Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 22, oczywiście na New Hollandach. Dobra, odpalamy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się... Co jest? Nie działa. A, czekajcie, bo ten bałek trzeba założyć, bo za... Przytrzymaj, aby podłączyć węże. Ale co przytrzymaj? Właśnie, nie mam chyba ustawionego. Nie mam ustawionego tego w... Tutaj, więc musimy sobie to odnaleźć. Obieg, kamera, cienia biegów. Wewnętrzne zaczepianie, właśnie. Tak. I dobra. Zobaczymy, czy teraz się da. Nie, jeszcze nie działa. Z podłącz. Teraz. Jeszcze nie. No. Teraz działa. No już się kurde. Denerwowałem, że nie będzie nam działać. Musimy sobie pod ziarko sobie tutaj ładnie nawozik dać. Kamerę co będzie zmienić, bo ja mnie strasznie irytuje mnie ta kamera ze środka tam ta zbliżona. Jak ładnie się tutaj rozpasowało. No i Jezus. Dawno nie używałem manualnego zaczepiania. A po aktualizacji wszystkie przyciski mi zniknęły, więc dlatego muszę je mapować od nowa wszystko. No i mam nadzieję, że nawozu mi wystarczy na te pola. Mam dwa pola, to i te trójkątne tam daleko. Dobra, tutaj to spokojnie wjedziemy sobie. No spokojnie, wydaje mi się, że nawóz wystarczy mi na obydwa pola.
Dobra, jedziemy na drugie pole. Wiecie co, czekajcie, bo nie da rady takiej, ja dostanę zaraz nie wiem czego. No, teraz możemy jechać. Brudny ten ciągnik, będę musiał umyć go trochę jak wrócimy. No i to jedno pole mamy daleko, więc kawałek drogi trzeba przejechać. Ogólnie możecie napisać w komentarzach, jakie zwierzęta tutaj byście widzieli. Bo te kroby prawdopodobnie będą, może nie będzie ich dużo, ale będą. Ale oprócz kurp jeszcze jakieś zwierzęta chciałem tutaj na tej serii mieć i nie wiem właśnie jakie. Albo byłyby to owce, albo będą to świnie. Teraz czekam na wasze komentarze, jakie zwierzęta według was by mi tutaj najlepiej pasowały. No po tych dziurach tutaj może tak 50 na godzinę, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, by mnie z kabiny wywaliło. No kurde, właśnie, tak się nie da, ani tak, ani tak. Dobra, jedziemy ręcznie. Jak gdzieś tam będzie niedosypane, to trudno. Bo jeszcze muszę w tym sezonie, znaczy w tym miesiącu, muszę posiać owies i zrobić opryski na tych polach obsianych już.
Powiem wam, że strasznie irytuje mnie to przeskakiwanie, no ale już na to nic nie poradzę. Jeszcze mi 300 kilo zostało, ja się bałem, że mi kurna zabraknie. Jedno pole dosyć daleko, nie? Ile to się czasu traci na to, żeby na to pole dojechać? Na tym winklu to trzeba uważać, bo tutaj właśnie tak zaraz za winklem, a przejścia nie ma, a se przełażą, więc... Dobra, na razie odstawię sobie go tu. Dobra, ten sobie niech stoi. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.